wydarzyła się pewna sytuacja po wyjściu z klubu Proxima. Ja i Zuzia, totalnie najebane, podeszłyśmy pod autokar Real Srebro. Najebane i dla beki mówiłyśmy pewne sprośne rzeczy do ochroniarza. Więc nazwał nas prostytutkami i kazał sobie odejść. Podchodziłyśmy, my. Ludzie zaczęli do nas krzyczeć, że jednak mamy wejść do tego autokaru. Więc tam wyszłyśmy. Po wejściu ochroniarz kazał nam się rozebrać. Musiałyśmy zostać w samej bieliźnie, musiałyśmy oddać wszystko. Albo bez bielizny? Może. Ta noc była zajebista, jesteśmy całe poobijane, mam mnóstwo siniaków. Obczajcie sobie moich nowych znajomych na Facebooku, to nie ściema i filmiki. Ty mówić, możecie wierzyć lub nie, ale serio, zajebiście mnie wyruchali. Zajebiste przeżycie. Zabrali nam wszystko. Nie miałyśmy telefonów, także nie robiłyśmy żadnych zdjęć. Dopiero pod sam koniec dostałyśmy swoje rzeczy. Na szczęście Zuzi udało się nagrać króciutki filmik z ich kibla. I na szczęście ochroniarz tego nie widział, bo gdyby to widział, nie dostałaby z powrotem swojego telefonu. Po upalnych paru godzinach wyszłyśmy z autokaru. Ludzie bili nam brawo i nas nagrywali. Ja jestem z siebie dumna. Ktoś chce wiedzieć więcej, jakieś pikantne szczegóły, napisze do mnie na brief. Wszystko opowiem. Fame dojebany, co? Pierdolę, z tym się jebałam. Z tym się jebałam. I ten...